Wielkie zmiany w zimowej przerwie nastąpiły w Koneckim Stowarzyszeniu Sportowym Piłki Ręcznej. Nowym prezesem klubu został Andrzej Kos, a nowym trenerem dobrze znany fanom Szczypiorniaka Skońskich Michał Przybylski. Wielkich zmian nie ma za to w kadrze zespołu. W ubiegłym tygodniu drużyna rozpoczęła przygotowania do rundy wiosennej. Nasi zawodnicy przed wznowieniem rozgrywek trenować będą od poniedziałku do piątku. Na pierwszych treningach pojawiło się wielu graczy, ale nie ma mowy o wielkiej przebudowie kadry. My porozmawialiśmy z trenerem Michałem Przybylskim o tym, dlaczego zdecydował się wrócić i o tym, jak widzi przyszłość KSS PR-u. Michał Przybylski w hali przy ulicy Stoińskiego w Końskich po krótkiej przerwie. No i co cię skłoniło, żeby tutaj wrócić, żeby znowu spróbować wejść do tej samej rzeki? Dwa aspekty. Właściwie sytuacja w klubie, jaka jest. Bardziej mówię tutaj o szkoleniu młodzieży, bo ta gra seniorów wcale aż tak znowu źle nie wyglądała, ale szkolenie, jakie jest w tej chwili z młodzieżą, no, wygląda nie za ciekawie. W poprzednich latach graliśmy regularnie w finałach Mistrzostw Polski, teraz nie wychodzimy z województwa, więc no, budzi ogrozę i no to przede wszystkim tutaj chciałem pomóc jakby klubowi. Prezes zaprosił mnie na rozmowę. Szukamy współpracy właśnie, jeżeli chodzi o te grupy młodzieżowe. Szukamy trenerów przede wszystkim do tych grup młodzieżowych. Chcemy jeszcze wcześniej zacząć pracę z tą młodzieżą i tutaj oprócz tego, że będę pracował z seniorami, będę również skupiał się na tym, żeby koordynować właśnie to szkolenie tej młodzieży. No i mówię, trzeba budować od nowa, bo zespół seniorów co roku był złożony z 80% zawodników skońskich, a dwóch, trzech tylko uzupełniało spoza miasta. Teraz no, jest tendencja w drugą stronę, czyli kilku wychowanków, a coraz więcej musimy pozyskiwać zawodników spoza Końskich, a myślę, że to nie jest przyszłość dla naszego klubu. Końskie było słynne z tego, że szkolimy bardzo dobrze młodzież. No, choćby teraz nasz wychowanek właśnie gra drugą połowę ze Słowenią w Szwecji na mistrzostwach, więc no, to takie były tradycje w Końskich, żebyśmy tutaj produkowali, że tak powiem, tych zawodników na Superligę a tu w Końskich, żeby grali młodzież i ci doświadczeni zawodnicy, którzy już tam są u schyłku swojej kariery, żeby to doświadczenie sprzedawali tej młodzieży i jakby będziemy chcieli wrócić właśnie do tych korzeni, żeby ta piłka ręczna w ciągu kilku lat, przede wszystkim mówię, jeżeli chodzi o młodzież, wyglądała jak to było kilka lat wcześniej. To Michał, zostawmy na razie to, co było. I skupmy się na tym, co widzimy w tej chwili, jak ten zespół wygląda, co zastałeś po powrocie. To znaczy tak, no, jest dużo młodzieży, kilku doświadczonych, Tomek Napierała, Przemek Matyjasik, ale reszta to jest to młody zespół, z którym no, trzeba pracować. Mam jakby pomysł na ten zespół, trochę mało czasu, bo tylko 4 tygodnie na przygotowanie i wdrożenie tej mojej wizji gry, no, ale postaramy się jakby wykorzystać maksymalnie i no, mam nadzieję, że zespół będzie dużo lepiej się prezentował w tej drugiej rundzie. Jak te przygotowania będą wyglądały? Dzisiaj jeden z pierwszych treningów, czy pierwszy? Nie. My zaczęliśmy we wtorek, był pierwszy trening. No, na razie skupiamy się troszkę na wydolności, bo testy nam no, nie wyszły za ciekawie, jeżeli chodzi o wydolność tlenową i musimy ten tydzień przede wszystkim na tym się skupiamy. No i oczywiście elementy gry. Będę starał się tutaj z zespołem wdrążyć tą myśl moją, ten mój pomysł na grę i no mówię, będziemy przeplatać tutaj tą wydolność dogrywaniem szczegółów w naszej grze, zarówno w obronie, jak i w ataku.
Macie już sparing partnerów na te 4 tygodnie? Tak, no najbliższy tydzień gramy w sobotę w Ostrowcu. Chcieliśmy za 2 tygodnie zagrać w Końskich. Mamy problem z zorganizowaniem zespołów, ponieważ no, te u nas perturbacje, że tak powiem, ze zmianami zarówno w zarządzie, jak i na ławce trenerskiej były dosyć późno i no niestety wszystkie zespoły już mają harmonogram zaplanowany co do gier sparingowych i no jest problem, żeby tutaj ściągnąć na 26 zespoły. Także na dzień dzisiejszy mamy na pewno turniej umówiony za tydzień w Ostrowcu, a co więcej to zobaczymy, czy uda nam się tutaj do Końskich może jeszcze kogoś ściągnąć, ale no na dzień dzisiejszy nic pewnego. Tą kadrę będziecie jakoś rozszerzać? Rozglądacie się za kimś na konkretną pozycję? Nie. To, co mamy, myślę, że wystarczająco jest. Na pewno będziemy chcieli dograć tą ligę do końca i pomału skupiać się na następnych sezonach, na budowie zespołu zarówno seniorskiego, jak i, mówię, szkolenia, tak jak już wcześniej wspomniałem, młodzieży. Nie będziemy na pewno tutaj uzupełniać zawodnikami, którzy są spoza Końskich, ewentualnie zawodnicy, którzy tam będą chcieli nas uzupełnić. Mówię o miejscowych, którzy gdzieś tam na chwilę zawiesili buty na kołku i może będą chcieli nas uzupełnić. Ale to mówię, to nie będą zawodnicy, którzy będą stanowić o zespole, tylko będą uzupełnieniem, więc na razie skupiam się na tym, co mam w tej chwili na boisku. To cóż, powodzenia i zapraszamy kibiców do tej hali, bo to będzie ciekawa runda na pewno. No tak, szkoda, że tylko 4 mecze u siebie, bo tak to ten harmonogram pierwszej rundy tak się ułożył, że większość meczy mieliśmy u siebie. No ale no, mam nadzieję, że te 4 mecze, 2 na pewno z silnymi przeciwnikami, bo czeka nas mecz z Białą Podlaską i drugi mecz z Zamościem. To będą 2 mocne zespoły i mam nadzieję, że tutaj kibice dopiszą i nam pomogą. No resztę na wyjeździe oczywiście w każdym meczu będziemy starali się przywieźć punkty do domu. Być może w najbliższym miesiącu w Końskich dojdzie do towarzyskiego turnieju z udziałem koni. Kiedy tylko będzie to wiadomo, z pewnością Państwa poinformujemy. Znany jest już także harmonogram gier KSSPR-u w rundzie wiosennej sezonu 2019-2020. Pełną listę gier znajdziecie w naszym portalu. Dodajmy tylko, że konie we własnej hali rozegrają 4 spotkania, a pierwsze zaplanowano już na weekend 15-16 lutego, a przeciwnikiem naszego zespołu będzie MKS Padwa Zamość.